10 najmodniejszych ras psów w Polsce, czyli psów, które są najczęściej wybierane i są psami bardzo popularnymi. Od razu trzeba zaznaczyć, że te psy oczywiście często się zmieniają i chociaż można powiedzieć, że te czołowe pozycje raczej są stabilne, raczej się nie zmieniają, to jednak na przykład na tej liście zabrakło takich psów jak maltańczyk, shih tzu, czy na przykład szpic miniaturowy, chociaż są to psy naprawdę bardzo popularne. Ale dzisiaj mówimy o 10 innych psach i tutaj od razu też powiem, pamiętaj, że przy wyborze psa nigdy nie kieruj się obecną modą. Ten pies ma się podobać tobie i do tego musisz być w stanie go wychować. Pies będzie z nami przez wiele lat, a moda się zmienia. Ale nie przedłużając, od początku. A na końcu można powiedzieć na miejscu 10 Beagle. Nieduży pies, ale bardzo kochający swoją rodzinę, mający bardzo dużo niezależności, potrzebujący sporo ruchu. To taki bardzo fajny psi towarzysz, potrafiący być doskonałym psem rodzinnym, ale trzeba pamiętać o jego potrzebach. O wspomnianej potrzebie ruchu, o silnym instynkcie łowieckim, o tym, że uwielbia zabawę na przykład z najmłodszymi, ale trzeba go tej zabawy nauczyć i raczej te kontakty z najmłodszymi dotyczą tych większych dzieci. Dobrze dogaduje się ze zwierzętami, źle znosi nudę i bycie samemu. Wychowanie i socjalizacja jest bardzo ważna w przypadku tego psa. To jest pies, który jest trudniejszy niż się niektórym wydaje, ale kiedy poświęcimy mu czas i dużo uwagi, wtedy Beagle potrafi być naprawdę doskonałym psim towarzyszem. 33-41 cm, 9-11 kg wagi. 9. psem jest Chihuahua. Pewny siebie, lubiący ruch. Są psami bardzo towarzyskimi, wesołymi, prawdziwymi pieszczochami, ale też psami, które pomimo tej naprawdę niedużej wielkości posiadają bardzo silną osobowość. Źle znoszą samotność, źle znoszą brak uwagi. Wtedy naprawdę potrafi się upomnieć o tą uwagę, o nasz czas, albo też zacząć sprawiać problemy. Dobrze dogada się ze starszymi dziećmi, dobrze dogaduje się ze zwierzętami domowymi, troszkę średnio z obcymi psami, tu socjalizacja jest bardzo mądra. Są to też psy bardzo mądre, chętne do nauki. Trzeba pamiętać, żeby nie wszedł nam na głowę. Potrafią być dosyć hałaśliwe, ale są psami naprawdę mogącymi być świetnym, miłym i przyjemnym towarzyszem do tego naprawdę przez wiele lat, ponieważ są to psy naprawdę długowieczne. Wielkość to do 23 cm i do około 3 kg wagi. 8. psem jest West Highland White Terrier. Pies żywiołowy, zawsze wesoły, bardzo mocno wiążący się z opiekunami. I, co bardzo ważne, nie wchodzący nam pod nogi, nie narzucający się, kiedy na przykład nie mamy dla niego czasu. On jest w stanie znieść to, że akurat nie mamy w tej chwili dla niego czasu. Jednak jest to pies, co oczywiste, najszczęśliwszy, kiedy obok siebie ma opiekunów. Bardzo fajnie sprawdza się jako pies rodzinny, uwielbia być blisko ludzi. Dobrze dogaduje się z najmłodszymi, pies bardzo inteligentny, dobrze czuje się wszędzie tam, gdzie są jego opiekunowie, gdzie są po prostu ludzie. Wychowanie jest proste, są to też psy czujne, ale co ważne, niehałaśliwe. Pielęgnacja może troszkę czasu zajmować, z obcymi psami jest bardzo ważna socjalizacja, żeby nie było problemów. 23-30 cm i od 6 do 10 kg wagi. Na siódmym miejscu jest buldog francuski. Ta lista jest troszkę zbudowana odwrotnie niż zawsze, stąd moja pomyłka. I tak, buldog francuski jest psem bardzo przyjacielskim, bardzo wesołym, uwielbiającym swoich opiekunów, psem towarzyskim, potrzebującym naprawdę sporo czasu i uwagi ze strony opiekunów. Źle znosi samotność, źle znosi jakąkolwiek izolację. Dobry kandydat na psa rodzinnego, całkiem ruchliwy, co wiele osób zaskakuje. Musimy mu ten ruch zapewnić. Czasem niezbyt dobrze samce dogadują się z obcymi psami, ale tak to pies, który jest psem łagodnym i tam, gdzie jest jego opiekun, tam ten pies dobrze się czuje. I co ciekawe, potrafi nas ostrzec, chociaż z tą obroną bywa już gorzej, co oczywiste. Oczywiście, tutaj pojawiają się problemy z krótką kufą, problemy z oddychaniem, problemy z tym, że niektórzy hodowcy, dążąc do maksymalizacji zarobków,
no, doprowadzili niektóre linie buldogów francuskich wręcz do kalectwa. Na to musimy uważać. Ta krótka kufa nie może być nadmiernie skrócona. Pielęgnacja jest prosta, bardzo fajny psi towarzysz, psi przyjaciel. 24-35 cm, 8-14 kg wagi. Szóste miejsce to husky. Pies przyjacielski, pies, który potrzebuje sporo ruchu, bardzo dużo ruchu i dużej bliskości człowieka. Pies oddany, ale nie do końca, można powiedzieć, posłuszny. Duża ilość niezależności, silny instynkt myśliwski. Wychowanie wcale nie jest takie proste, podobnie jak na przykład kontakty samców z obcymi psami. To pies, któremu musimy poświęcić sporo czasu, nie tylko z powodu dużej potrzeby ruchu, ale również z dużej potrzeby bycia obok człowieka. Pies, który, można powiedzieć, nie jest zbyt chętnym uczniem, on nie widzi w tym sensu, mocno wiąże się z opiekunami. Trzeba pamiętać, że jego wychowanie wcale nie jest tak proste, jak się niektórym wydaje. I jest to pies dosyć wymagający. Ale kiedy trafi do osoby, która chce takiego psa, psa o bardzo dużym temperamencie, psa, który ma troszkę inne spojrzenie na świat niż większość psów, wtedy znajdzie psa idealnego i na pewno będzie taka osoba szczęśliwa. Może być psem rodzinnym, ale oczywiście nie jest to takie proste, jak się niestety niektórym wydaje. Wielkość to 51-61 cm, waga 16-27 kg. Piąte miejsce Golden Red River. Legendarny pies rodzinny, przyjacielski, łagodny, bardzo miły. Pies, który zrobi dla swojego opiekuna dosłownie wszystko. Uwielbia swoich opiekunów, uwielbia im towarzyszyć, bardzo źle znosi samotność. Potrzeba ruchu jest średnia, doskonale odnajduje się jako pies rodzinny, świetnie dogaduje się z najmłodszymi. Oczywiście też potrafi mieć swoje zdanie, ale to właśnie opiekunowie są dla niego najważniejsi. I szczęśliwy, zadowolony opiekun to dla Goldena najważniejsza rzecz na świecie. Świetny pies, świetny psi przyjaciel, no ale legenda Goldenów jest powszechnie znana. 51-61 cm, 25-35 kg wagi. Czwarte miejsce Labrador Red River. Kolejny pies będący legendą, świetny pies pracujący, świetny pies rodzinny. Oczywiście podobnie jak wcześniej wymieniony Golden, nie nadający się na stróża. Pies, który potrzebuje dużo czasu i uwagi ze strony opiekunów. Kiedy są opiekunowie obok niego, jest najszczęśliwszy. Źle znosi samotność. Pies troszkę o trudniejszym, można powiedzieć, charakterze niż Golden, ale nadal o charakterze bardzo fajnym. Uwielbia swoich opiekunów, jest do nich bardzo mocno przywiązany. Do tego bardzo duża inteligencja i podobnie jak, czego nie powiedziałem, przy Golden Red Riverze, są to psy naprawdę bardzo chętne do nauki. I kolejny kandydat. Bardzo fajnie, że te popularne psy tak często są tego typu psami, że świetnie sprawdzają się jako psy rodzinne, jako na przykład towarzysze tych najmłodszych. I Labrador właśnie też jest takim psem. Wielkość to 55-62 cm wysokości i 25-36 kg wagi. I tutaj od razu zaznaczę, w przypadku i Goldena, i Labradora uważamy na nadwagę. To jest bardzo ważna sprawa. Trzecie miejsce, sznaucer miniaturowy. I tutaj popularność tego psa, to jak często poszukiwany jest to pies, jak często jest to kupywany pies, mnie zaskoczyła. Ale oczywiście nie ze względu na to, że to pies niefajny, ponieważ to naprawdę świetny pies, ale ze względu na to, że niektórzy w końcu zaczęli zauważać psy może troszkę mniej popularne do niedawna, ale psy naprawdę pełne zalet i potrafiące spełniać wymogi, potrzeby wielu osób. A sznaucer miniaturowy to pies ruchliwy, zawsze pełen energii, wesoły, bardzo mądry, mocno wiążący się z opiekunami, źle znoszący samotność. Pies, który nadal zachował, jak to sznaucer, dużo swojego zdania, niekiedy niezbyt dobrze dogadujący się z obcymi psami, świetny pies rodzinny, chętny uczeń, skuteczny stróż, ale niekiedy dosyć hałaśliwy, dobrze dogaduje się z większymi dziećmi, pielęgnacja troszkę zajmuje, ale to, tak jak powiedziałem, świetny psi towarzysz. Świetny wybór, naprawdę dla wielu osób.
30-36 cm i 5-9 kg wagi. Drugie miejsce to Yorkshire Terrier. Pies, który wśród wielu osób ma nie taką opinię, jak powinien mieć. Ponieważ jest to pies, który jest psem bardzo charakternym, o silnej osobowości, bardzo szybko i sprawnie wchodzący na głowę mniej doświadczonym opiekunom, tutaj to wychowanie, socjalizacja jest bardzo ważna, tak samo jak konsekwencja, delikatność i stawianie jasnych granic. I to wychowanie. Jeszcze raz, jeśli Yorka dobrze wychowamy, nie będzie psem sprawiającym problemów. A York źle wychowany albo wcale nie wychowany, niestety spowodował, że Yorki nie zawsze mają taką opinię, jaką powinny mieć. To pies bardzo żywiołowy, bardzo wesoły, kochający swoich opiekunów, jednak, tak jak powiedziałem, o dużej niezależności, o często zbyt dużej odwadze, jeśli chodzi o kontakty z obcymi psami. Pies, który lubi wejść na głowę i niestety to sprawnie wykorzystać, co jest czymś bardzo niefajnym. Ale w odpowiednich rękach osoby, która postawi mu jasne granice, Yorkshire Terrier potrafi być naprawdę jednym z fajniejszych tych niedużych psów do towarzystwa. A wielkość to 18-23 cm i do 3,5 kg wagi. I miejsce pierwsze, tutaj nie mogło być inaczej, owczarek niemiecki. Czyli jeden z psów, który należy do mojego top 3, jeśli chodzi o wszystkie psy. Chociaż niektórzy uważają, że go nie lubię. No, nie można się bardziej mylić. Pies będący świetnym psem rodzinnym, świetnym psem pracującym, stróżującym, psem obrońcą, niesamowicie inteligentny, wierny, oddany, lojalny, ale, zawsze musi być ale, potrzebujący dużo ruchu, potrzebujący odpowiedniego wychowania, potrafiący być świetnym stróżem, ale dosyć hałaśliwym. Pies, który potrzebuje dużo czasu ze swoimi opiekunami i kogoś, kto będzie w stanie go wychować i socjalizować. Tylko wtedy owczarek niemiecki stanie się tym chodzącym ideałem. Pies potrafiący być psem genialnym, niestety często trafiający do ludzi, którzy myślą, że zakup owczarka niemieckiego to zakup psa, który z automatu jest takim szarikiem, czy też jakimkolwiek innym bohaterem, psim bohaterem, który był owczarkiem niemieckim i jest po prostu świetny. On będzie świetnym psem, jeśli poświęcimy mu sporo czasu. I efekty potrafią być naprawdę świetne. 55-65 cm, 22-40 kg wagi. Jeszcze raz powtórzę, kiedy wybieramy psa, nigdy nie kierujmy się modą, tylko tym, co nam się podoba i tym, czy damy sobie radę z jego wychowaniem, prowadzeniem, zapewnieniem mu tego wszystkiego, czego potrzebuje. Odpowiednia ilość ruchu, odpowiednia ilość czasu i uwagi z naszej strony. Czy jesteśmy w stanie go wychować, czy jesteśmy w stanie go socjalizować i prowadzić. A jeśli wybierzemy dobrze, to czy to będzie pies bardzo popularny, czy pies, o którym większość ludzi nie słyszała, to będzie nasz wybór i wtedy będzie to świetny psi towarzysz i na pewno będziemy zadowoleni. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne kanały, szczególnie na ten pierwszy, jeśli chodzi o opis tego materiału. Opis tego filmu, czyli ciekawostki o zwierzętach. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.